Chris Rias śpiewał o czasach, kiedy nie było pandemii. Teraz jesteśmy w czasach pandemii, więc niekoniecznie jedziemy do domu i do rodziny na święta. Decyzja należy do każdego z nas. A przy telefonie Michał Kuszmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pan jest odpowiedzialny za logistykę szczepień. Coś bardzo ważnego. Proszę powiedzieć, kiedy pierwsze szczepionki i gdzie trafią i co dalej z nimi się stanie? No właściwie od razu po akceptacji szczepionek przez Europejską Agencję do Spraw Leków będziemy gotowi do tego, aby te szczepionki dystrybuować po całym kraju. Mamy wyznaczone pierwsze szpitale, które dostaną szczepionkę w tej pierwszej kolejności. Jaki jest pierwszy szpital? Który pierwszy szpital będzie miał ten honor, że dostanie pierwszą partię szczepionek? No to są te największe szpitale, które były wyznaczone jako szpitale do koordynowania wsparcia w pandemii dla chorych na koronawirusa. To są właśnie te szpitale, które jako jednoimienne, jako kluczowe szpitale w regionach prowadziły taką działalność. To jest 32 jednostki, po dwa szpitale na każde województwo. A prześledźmy drogę szczepionki. W jakim miejscu na kuli ziemskiej ta szczepionka powstaje? To są fabryki Pfizera, ale także innych producentów. Ona każda ma tam swoją własną jakąś sieć, te globalne właściwie sieci farmaceutyczne. One produkują części tych szczepionek w różnych miejscach na świecie. Wiemy, że takie centrum produkcyjne, dystrybucyjne, jedno jest w Belgii, inne jest w Hiszpanii. W tej chwili umowy, które posiadamy na poziomie Unii Europejskiej, gwarantują nam, że producenci dostarczają je w wybrane miejsca w kraju dostaw. Jesteśmy natomiast przygotowani również do samodzielnego odbioru. Tutaj w razie potrzeby będziemy angażować lot, samodzielnie odbierać. Zależy nam na tym, żeby nie było opóźnień. Natomiast na podstawie dzisiejszych uzgodnień one powinny niezwłocznie dotrzeć do nas transportem producentów. Czyli pierwsza informacja to jest transport lotniczy. Z samolotami przylecą do Polski szczepionki. No tak można się spodziewać. Będzie to najszybsze i najbezpieczniejsze. Natomiast każda inna wersja transportu jest również możliwa. Tutaj i mamy sprzęt i flotę, która pozwoli właśnie na w razie potrzeby własny odbiór i drogą lądową, i drogą lotniczą. Także tutaj również te scenariusze braliśmy pod uwagę. Czy to są te szczepionki, które można transportować i trzeba trzymać w temperaturze poniżej minus 70 stopni? Tak jest. To jest temperatura, którą można utrzymać dzięki specjalnym mroźniom. Można też tę temperaturę utrzymać dzięki suchemu lodowi, który ma taką temperaturę minus 75 stopni. Tutaj wystarczą dobre izoboksy i specjalne właśnie opakowania wypełnione tym suchym lodem. Należy jednak pamiętać, że szczepionki to jest taki produkt, środek leczniczy, który jest pod specjalnym nadzorem. Przede wszystkim zależy na bezpieczeństwie pacjentów, na bezpieczeństwie osób szczepionych i te zalecenia producentów są niezwykle rygorystycznie przestrzegane. Każda przesyłka, każdy taki towar, który jest wieziony w tym reżimie niskiej temperatury, ma dołączony taki data logger. To jest urządzenie, które cały czas monitoruje temperaturę, wilgotność, GPS, otwarcie pudełka i on cały czas jakby daje informację, czy ta przesyłka była właśnie utrzymana w tym reżimie niskich temperatur, czy nie. Dzięki temu na koniec można ze 100% pewnością potwierdzić, że przesyłka była bezpieczna i w bezpieczny sposób transportowana. Czyli mamy takie mroźnie, mamy gwarancję tego, że te wszystkie szczepionki będą w temperaturze minus 70 stopni przez cały czas utrzymywane, ale jeszcze prześledźmy drogę. Ląduje samolot na lotnisku Okęcie czy na jakimś innym lotnisku?
No, myślę, że należy się spodziewać tutaj tego lotniska Okęcie, tym bardziej, że te przesyłki później trafią do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych pod Łodzią, tam zostaną przepakowane i ruszą w ostatnią trasę już do tych szpitali, które zostały wybrane właśnie do tego pierwszego etapu. Pierwszy etap to ile szczepionek? No, tu jest kluczowa wiedza o tym, że mamy to właśnie umowę europejską, gdzie dostajemy szczepionki zgodnie z takim sprawiedliwym podziałem w zależności od tego, jakie są te bieżące dostawy od producenta, wynikające właśnie z tej światowej sytuacji i przydziału właśnie dla Unii Europejskiej. I tutaj jakby proporcjonalnie, sprawiedliwie te szczepionki będą dzielone pomiędzy poszczególne kraje, natomiast bardzo zależało wszystkim, aby to był taki właśnie symboliczny wręcz podział sprawiedliwy i ustalono, że każdy kraj w pierwszej takiej transzy pierwszego dnia dostanie po dwie paczki, po 5 tysięcy szczepionek, czyli będzie to 10 tysięcy szczepionek. Te szczepionki od razu wysyłamy do szpitali, tak żeby wyszczepić maksymalnie właśnie sprawnie tych pierwszych medyków, bo to właśnie medycy będą tą pierwszą grupą, która będzie dedykowana do szczepień. Nie jest pan lekarzem, ale czy jest tak, że po pierwsze są potrzebne dwie szczepionki, czyli 10 tysięcy szczepień to 5 tysięcy zaszczepionych osób i między pierwszą a drugą szczepionką człowiek nie jest odporny na koronawirusa, a przeciwnie, jego organizm jest jakoś osłabiony, tak przynajmniej przeczytałem. Nie musi pan tego komentować, jeśli pan nie wie. No, to prawda, nie jestem medykiem. Wiem, że często różni eksperci mają wielką swobodę w komentowaniu rzeczy, zwłaszcza tych, na których się nie znają. Rozmawiamy dużo na temat tych odczynów niepożądanych, odczynów szczepiennych, poszczepiennych, które mogą się trafić. Wiem, że tutaj ta część naszego zespołu, naszego sztabu, która jest odpowiedzialna właśnie za kwestie medyczne również no, stara się zabezpieczyć tak, aby w sytuacjach niepożądanych te wszystkie procedury były odpowiednio spełnione. Też odpowiednio długo będzie obserwowany pacjent po szczepieniu, tak żeby właśnie przekonać się, że jest to bezpieczne. Natomiast no, z informacji, które posiadamy tutaj, te jakby negatywne, niepożądane sytuacje no, nie powinny wystąpić częściej niż w przypadku standardowych szczepionek na grypę. To jest taki dla nas punkt odniesienia. Chociaż szczepionka jest zupełnie inna i na innych zasadach troszeczkę działa, to w tej rozmowie nie jest takie istotne, ale kiedy ten pierwszy milion szczepionek trafi do Polski, kiedy szczepienia zaczną być masowe? Tego samego dnia mają być wysyłane do nas pozostałe paczki, także jesteśmy przygotowani, że prawdopodobnie już pierwszego dnia trafi do nas całość z tej pierwszej zapowiedzianej dostawy, więc faktycznie, tak jak pan powiedział, z pierwszej dostawy będziemy odkładać tutaj połowę tych szczepionek, tak żeby faktycznie w naszych magazynach była zabezpieczona baza na kolejne szczepienie. Piątkiem będzie ta pierwsza transza 10 tysięcy szczepionek. Jest ona na tyle symboliczna i równolegle są wysyłane do nas paczki z pozostałymi szczepionkami, że te 10 tysięcy wykorzystamy wszystkie, jak tylko przyjadą. Natomiast z każdej kolejnej dostawy połowę będziemy odkładać na to drugie szczepienie, właśnie po 21 dniach. To nie muszą być szczepionki z tej samej serii, natomiast to muszą być szczepionki tego samego producenta. Tutaj mamy rejestrację centralną osób szczepiących się i będziemy monitorować na bieżąco właśnie zapisy, tak żeby każdy, kto dostał właśnie określoną szczepionkę, taką samą od tego samego producenta otrzymał po 21 dniach, także będziemy to również nadzorować. Takie pytanie, które można zadać też w delikatesach Zbyszek, które są na krakowskim przedmieściu 79, ale kto będzie płacił fakturę?
I kto będzie, kto wystawiał, wiemy, ale kto będzie płacił? No tutaj podmiotem, który organizuje całość tego przedsięwzięcia jest Skarb Państwa. To będą zakupy finansowane z naszego budżetu, również cała dystrybucja, cała logistyka jest finansowana z budżetu. Założeniem jest to, żeby no, dzięki tej szczepionce zatrzymać i bardzo mocno ograniczyć działalność koronawirusa, a tym samym odblokować gospodarkę, odblokować tutaj polski rynek, handel, turystykę, te wszystkie branże, które dzisiaj cierpią właśnie na tym, że mamy różnego rodzaju ograniczenia. Jak widać, one przynoszą efekty, bo udaje nam się powstrzymać w sytuacji, kiedy wszystkim innym krajom europejskim dzisiaj te wyniki no, drastycznie i dramatycznie rosną. Nam się to udaje trochę bardziej kontrolować. Obawiamy się trzeciej fali. Większość krajów tutaj przygotowuje najczarniejsze scenariusze właśnie na połowę stycznia. Obyśmy nie musieli być w takiej sytuacji, gdzie będzie trzeba robić taki no, już całkowity lockdown. Oby tak nie było, to jeszcze na zakończenie powiedzmy, ile będzie punktów szczepień w całej Polsce? No, jest ambicja, aby każdy, kto będzie się chciał zaszczepić, każda osoba miała do tego prosty dostęp i mogła się w miarę tutaj bez problemów umówić na wizytę i zaszczepić. Dlatego będą działały trzy kanały i taki elektroniczny infolinia, ale także osobista możliwość zapisania właśnie w punkcie szczepienia na odpowiedni termin. I chcemy, żeby również tutaj ta sieć tych punktów szczepiących była tak dostosowana do oczekiwań, do potrzeb obywateli i prawdopodobnie w każdej gminie będzie właśnie taki punkt szczepień. W tej chwili mamy jeszcze kilka białych plam, to jest po tym pierwszym naborze kilka miejsc, gdzie brakuje nam takich tutaj punktów. Z jednostkami samorządu terytorialnego rozmawiamy, aby te białe plamy zapełnić. Mamy jakieś również w rezerwie rozwiązania z mobilnymi punktami szczepień. No, zależy nam na tym, żeby Polacy nie mieli barier w dostępie właśnie. Jak pan myśli, ten proces szczepienia kiedy się zakończy? No to dużo zależy od tego, jak po pierwsze będą dostawy docierały do Polski, po drugie od tego, jak szybko będą działać i będą sprawnie szczepić właśnie punkty szczepień. No i na koniec, jak szybko Polacy przekonają się do tego, że jest to bezpieczne i sensowne. Myślę, że po tych pierwszych szczepieniach osób, które będą właśnie w pierwszej kolejności szczepione, ta otwartość i to zaufanie wzrośnie. Zobaczymy szybko, że no jest to bezpieczne, sprawdzone i mam nadzieję, zobaczymy również, że działa. No i spodziewamy się, że zajmie to kilka miesięcy. Natomiast w zależności od tego, jak, bo nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy ta odporność jest stała, czy tylko na jakiś czas, być może trzeba się tutaj, jak w grypie, przygotować na to, że albo szczepienie trzeba będzie powtarzać co jakiś okres, albo i będziemy się musieli w jakiś sposób nauczyć jednak z tym koronawirusem żyć. Bardzo serdecznie dziękuję, choć ta perspektywa ciągłych szczepień i ciągle 10 miliardów złotych z budżetu, żeby zaszczepić wszystkich, wydaje się ponura. No, też wolelibyśmy, aby było to inaczej, aby nie było takiego konieczności, takiego scenariusza. Natomiast no, życie pisze różne tutaj koncepcje na to, w jakich warunkach żyjemy. Musimy się elastycznie do tego dostosowywać. Jestem przekonany, że damy radę. 87,8 w Warszawie. Panie prezesie, na tych falach nadaje Radio Wnet. Zachęcamy do słuchania Poranka Wnet w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Życzymy powodzenia.
Pięknie dziękuję, dobrego dnia i wszystkiego. Patrzymy na zegarek. Już jest godzina 7:50, a czeka nas rozmowa o Ameryce.